Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. W dniu liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Kościół daje nam do medytacji fragment Ewangelii opowiadający o pierwszej tajemnicy różańcowej, czyli o zwiastowaniu Pańskim. Kontynuując temat pokory, przypatrzmy się ostatniemu zdaniu, które wypowiedziała Maryja. Oto ja, służebnica Pańska. Nie nazywa siebie królową, chociaż za 9 miesięcy urodzi królewskiego potomka z rodu Dawida. Nie nazywa siebie panią, chociaż jest od tej chwili panią chórów anielskich. Maryja nazywa siebie służebnicą Boga. Ten tytuł ustawia jasno relację między pokorną dziewicą z Nazaretu a Bogiem. To pierwsza nauka, jaka płynie z tego dzisiejszego tekstu. Człowiek pokorny odnosi wszystko do swojej relacji z Bogiem. Nigdy Boga nie redukuje, ale zawsze stawia Go na pierwszym miejscu w swoim życiu. Maryja mówi dalej: niech mi się stanie według słowa Twojego. Anioł nie głosi własnego słowa, ale jedynie przekazuje orędzie Boże, dlatego Maryja w tej odpowiedzi zgadza się na wolę Boga. Bycie pokornym oznacza całkowicie podporządkowanie się woli Bożej, bez żadnych zastrzeżeń czy wewnętrznych rozterek lub obaw. Światłem i drogowskazem w życiu Maryi było zawsze słowo Boga. Słuchała, zachowywała i rozważała to słowo w swoim sercu. Człowiek pokorny jest otwarty na Słowo Boże. Nie narzuca temu Słowu własnej interpretacji, ale pozwala, aby to Słowo interpretowało jego życie. Pozwólmy Słowu Bożemu, tak jak uczyniła to Maryja, zmienić i korygować nasze życie. Niech Słowo Boga wydaje w naszym życiu coraz wspanialsze owoce.